Kiedy wychodzę do ringu, muszę być pewna jednej rzeczy, że zrobiłam wszystko, by pod względem przygotowania fizycznego zdominować swoją przeciwniczkę. Dlatego czasami pod koniec treningu, gdy ledwo łapię oddech i słaniam się na nogach, zadaję sobie pytanie: a co jeśli będę się tak czuła w połowie walki? I dokładam sobie dodatkowe ćwiczenia. Ale nie mogę powiedzieć, żeby było to dla mnie wielkim poświęceniem. Jestem z osób, które lubią zmęczyć się do tego stopnia, że czują posmak krwi w gardle. Fizycznie muszę być maszyną, albo raczej bestią.